Hej wszystkim, witam was po raz kolejny, CDDZ w moim Zagrajmy w Left 4 Dead 2. Ostatnio w tym Let's Playu spotkaliśmy postacie z Left 1 w kampanii Depassing. I dziś nadszedł czas w tym Let's Playu na trzecią kampanię zatytułowaną Dark Carnival. I w tej kampanii zagram jako Nick, no bo w końcu już w tym Let's Playu no byliśmy coachem, byliśmy Elisem, no jak mówię, jako Rochelle nigdy grać nie będę. A więc teraz nadeszła pora na Nika. A więc nie przedłużam, po prostu start game. Dark Carnival, you must be this tall to die. Czyli, no nie wiem, tak z tego co rozumiem, według tego hasła, niscy ludzie będą żyli wiecznie. No bo tak to jest napisane. Musisz być tak wysoki, żeby umrzeć. Czyli jak tam jakieś wysokości nie osiągniesz, to nie umrzesz, będziesz żył wiecznie. Nie wiem, ja to tak rozumiem. Nie wiem, jak dla mnie to hasło jest kompletnie nietrafione. Hey guys, can I have a second? Alone with the car? I got some things that need saying. Well, you see it? I stopped making it harder than it needs to be. You did good. Thank you. Okej, właśnie się Elis nam zakochał w samochodzie, który już się zniszczył i dalej nie pojedzie, bo tam próbował jakichś tam swoich manewrów. No Elis, kurczę, czuliście się do samochodu, tam miałeś Zoe, skorzystałeś, tu jest Rochelle, ale jej nikt nie lubi. Dobra, ty człowieku. No dobra, tutaj na początku zawsze mamy apteczki, zawsze te są bronie tier 1, czyli shotgun i Uzi z tumikiem. A czy nie wiem, czy się tu pojawia bez tumika, ale no teraz widzicie, z tumikiem jednak jest. No to jest nasz muscle car, jak mówię, zniszczony już. Tak, teraz coach powiedział o właśnie takim miejscu jak Whispering Oaks, o którym zresztą też mowa na tym billboardzie. Tak, nie wiem, miejsce, gdzie coach tam dorastał i tak dalej. I to miejsce rzeczywiście zwiedzimy w tej kampanii. I tak, w tej kampanii zombie się zaczną pojawiać od tego białego samochodu, przez który zaraz przejdę, tutaj taka limuzyna. Tak, zanim zawsze już się zaczną zombie pojawiać. A czy nie wiem, czy tutaj lepiej mieć strzelbę, czy Uzi jednak. O, ten go się właśnie, nie wiem, wspinał po niczym, to było po prostu dziwne. Jak zresztą mówiłem, każda gra ma swoje tam bugi, czy tam jakieś niedoprostowania. Cóż tu poradzimy. A czy tutaj zarówno shotgun, jak i Uzi są całkiem dobrym pomysłem, jak no, na początek tej kampanii. I już jest Jockey i Charger jeszcze. No ten Jockey wyraźnie szedł w moim kierunku, tam właśnie chciał mnie dorwać szczególnie. A Speeder leży. Jeszcze ten Charger gdzieś tam się panoszy. Jest Charger. Au, to... Tak jak mówię, nawet samo odepchnięcie Chargera, tam uderzenie w ścianę, jeżeli będziemy blisko, to też nas zrani, to nas zaboli. Ale jednak nieznacznie, bo widzicie, mam tylko o dwa zdrowia mniej. Więc nie jest tak źle. A teraz trochę kiepsko było, bo musiałem cały czas ten shotgun przeładowywać. Okej, w tej ciężarówce zawsze są jakieś ciekawe rzeczy, albo tam jakieś pilsy, albo jakieś bronie miotane, ewentualnie właśnie kanistry, bądź beczki, tam butle z propanem. No teraz są tylko właśnie kanister i butla i nic ciekawego. Nic z tego brać nie będę. To był jakiś jockey, już go widziałem. Widzicie, jest tutaj. Ten jockey również szedł tam w moją stronę, widzieliście, on szedł no, po prostu wprost na mnie. Nie wiem, czy moja jockey jest zawsze po prostu na mnie. Okej, Hunter gdzieś jest. Najgorsze jest to, że nie wiem, z której strony ten Hunter właśnie tam nadchodzi, z której atakuje. Speeder w oddali? Tak, ten Speeder, jak mówię, Speeder można łatwo zauważyć z daleka dzięki tej właśnie ślinie, która się świeci w ciemności. A gdzie jest Hunter? O, chyba właśnie już go zadowali. Tak, tu był Hunter. Okej, teraz ja pójdę tędy, znaczy niby tam dalsza droga prowadzi tam wzdłuż asfaltu, wzdłuż tej drogi. Ale jednak ja najpierw polecam iść tutaj w lewo. Bo tutaj też jest parę rzeczy, które można zdobyć, które mogą być bardzo przydatne. Na przykład teraz widzimy są pilsy, molotow, amunicja, katana. Gdzie jest jockey? Nie, jockey nam nie jest przydatny oczywiście. Okej, to był jockey, tylko skąd on leci? Rosel go niby zauważyła i tam ostrzega nas, ale nie wiem gdzie on był, bo która już był jockey. Już strzeli w tej kampanii, kurczę, nie za dużo gro. Smoker, gdzie się panu, to jeszcze Charger, wow. Nie wiem, czy nie stanę może na tych walizkach.
żeby się tak trochę bardziej przed tym Sadgerem zabezpieczyć. O, coach ładnie tego smokera zabił, mimo że on już go ciągnął. Okej, to są pilsy, kto chce, ten niech bierze. Tu jeszcze widziałem chyba piłę, czy nie? Czy mi się zdawało tylko? O, tu jest piła, rzeczywiście. A tu piła, tu jeszcze strzelba, więc amunicji mi się przyda zawsze. Dobra, jest Sadger. I padł. Nieźle. Jakby zawsze tutaj tak polecam iść w lewo, tam zawsze jest dużo rzeczy, które warto naprawdę wziąć. Tu słój, nie wiem czy będę słój, nie może jeszcze nie będę brał słoju, zostanę może przy Mołotowie. Może przeszukuję piłę na taki wypadek. O, a właśnie, tu jest jeszcze nowość, o której nie powiedziałem, jest to defibrylator. I defibrylatory, tak szczerze, poza poziomem trudności expert są zbędne, naprawdę one wam się nieszczególnie przydadzą. No też to na pewno trochę zależy od waszych umiejętności, czy ten defib będzie wam przydatny, czy nie, i tak dalej. A Spider leży. I po prostu defiby, one mogą przywrócić tam kogoś do życia, jeżeli ktoś u was zginie. Możemy to zastosować na jego zwłokach. I on wróci do zdrowia z połową zdrowia. O, teraz ładny atak Chargera na pewno, to mogę powiedzieć, że ten atak Chargera był po prostu ładny. Tam wszystkich poza mną już, no tam załatwił całkiem nieźle. Ja to jeszcze się byłem poza tą prostą linią, po której ten Charger biegał. Ja może już wezmę piłę, może z niej trochę skorzystam. Okej, tam jest padę drugie, gdzie możemy iść dalej w tym rozdziale. Jednak ja zawsze wolę iść tędy górą, po tym takim jakby moście. Dlaczego? Bo tu na przykład jest billboard. I zawsze przy tym billboardzie się znajduje tam Karolin Myśliwski, który jak dla mnie warto wziąć. Tam widziałem boomera i to właśnie to był damski boomer. W ogóle damski boomer poza wyglądem odmęskiego różni się też odgłosami, które wydaje. A to niby ten sam typ, ale odgłosy ogólnie są inne. Tam Spider. I czy ty będziesz słyszał tam gdzieś czwartego jokeja czy coś? Tak już to czwarty, nie wiem, czwarty czy piąty jokej w tej kampanii, kurczę, trochę jakby gra przegina z tym. Coach, pilnuj swojej lewej strony. Ten jockey chyba jest daleko, bo jest cicho i też się jeszcze tam przez jakieś drzwi przebija. O, jest jockey, tam na pewno wychodzi z tamtych drzwi. A gdzie on jest? Dobra, jest jockey. Wow, i w ogóle Hunter. Z tobą ładny strzał Huntera i jockey, a tak pomiędzy wszystkimi bez żadnego friendly fire, to był świetny w ten sposób. O, boomer się kryje za tym słupem. No, gdzie jest ten boomer? Dlaczego utknąłem? Ludzie! Czy ja utknąłem? Czy wy mówicie poważnie? Czy ja naprawdę utknąłem? O, już lepiej. Ej, a co, przez chwilę się wręcz nie mogłem z miejsca ruszyć. Tam poszedłem, bo tam widziałem, że tam coś się kryje za tym słupem od billboardu, pewnie boomer, który jednak mnie obrzygał jakimś sposobem. A nie, boomer był tutaj na górze, jak się okazuje. Nie wiem jakim sposobem, ale trudno. Nie, tam pewnie jest drabinka na tym słupie, więc mógł się tutaj spiąć. Więc no, taki był kłopot z tym boomerem. Tak jak mówię, przy tym billboardzie zawsze się pojawia też Karolin Myśliwski, który zawsze polecam wziąć jednak. Tutaj coś? Uzi bez tumika i także amunicja podpalająca. Nie wiem czy ją widzieliśmy. I też nie wiem co mówiłem, ale w tej grze są amunicje, są takie dwa poszczególne typy, takie specjalne amunicji. Jest amunicja wybuchowa i amunicja podpalająca. Ja mam teraz tą drugą przy sobie. Jak teraz nie będzie ona jakaś mi szczególnie przydatna, mogę ją tak coś jak zużyć. Są tylko, no jest tam trochę jednak tych zwykłych zombie. To nic szczególnego absolutnie. Okej, tu chyba jest jockey. Może użyję tylko z piłą. O, może jednak nie, bo na Elita skoczył. Chciałem skoczyć na mnie, to bym właśnie przeciwko niemu piły tam użył. Co by na pewno też było, no, całkiem skuteczną metodą. O, tu w ogóle Charger. No, jego można by podpalić. Okej, ten Charger stał w miejscu jak kretyn. Znaczy, nie żeby zombie był jakieś szczególnie mądre, ale ten Charger po prostu był takim szczególnym kretynem. Gdzieś jest boomer, tak słyszę.
No pilnujcie Boomera, no tam na pewno gdzieś się panoszy. Ktoś tam pilnuje, czy ktoś w ogóle wie, gdzie jest ten Boomer? O, jest, jest tam daleko, o sorry coach. O, tu Boomer się chyba... Ten Boomer chyba wszedł do tego pokoju tam, do tych drzwi. I teraz, jakim cudem ja tego Boomera zabiłem, skoro był za ścianą i tam za tą deką i tak dalej? To było po prostu dziwne. Chyba ja muszę absolutnie teraz użyć piły, bo jest tych zombie wokół nas zbyt dużo. O, Hunter, 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 Hunter! No ludzie, pilnujcie Elisa, pas już ma czerwony pasek. Świetnie. Jak mi się wyleczy, to jest na pewno polecane teraz dla was. Spitter na dole. Ładny strzał. Szczerze się tak nie do końca spodziewałem, że tego Spittera jednak zabije. Tutaj, no są pilsy, jakby ktoś chciał. Elis, nie wiem, Elis, coach, ktoś z was, pilsy? No, ewentualnie doszedł. Coś tutaj? A, więcej tych zwykłych, nudnych zombie. Tak, też te pokoje zawsze warto przeszukać, bo tutaj też możemy parę znaleźć, nie wiem, pilsów, parę broni miotanych, jakieś tam mołotowy, coś takiego. Coś tu się jeszcze przebija, czy co? Pff, headshot z bliska. No ja idę tędy, tak trzeba iść tędy, żeby móc się przejść dalej. To jest taki pokój, w którym jest dziura w ścianie. Kurde, oba strzały spodobały, a wielka szkoda. Chyba gdzieś tam Boomera słyszałem, nie jestem pewien. Nie, to był chyba Charger, czy tam Boomer? Nie jestem pewien do końca. Znaczy to na pewno był teraz Charger, bo tam słyszałem właśnie ten odgłos, kiedy on właśnie już tak biegnie w naszą stronę. O, coach! No, dobrze, coach. Który Joker w tej kampanii? Szósty? Siódmy? Już przestałem liczyć. Nie chcę się wychylać, bo jak mówię, nie chcę, żeby ten Joker na mnie skoczył, bo po prostu one zawsze skaczą w moim kierunku. No dobra, coach go zabił. Świetnie. O, to w ogóle jest, jak widzę, celownik laserowy, który nam się też przyda. Gdzie jest ten Boomer? Chyba na dole gdzieś, tak mi się zdaje. Jest Boomer na dole. Tak, to był właśnie kolejny damski Boomer. I Witch. No Witch ma tutaj też taką tendencję do pojawiania się. Też ewentualnie tanki się mogą pojawić. Więc ogólnie bądźcie w miarę ostrożni. Chyba sytuacja nie jest tak zła, chyba jednak wezmę zamiast tego piłę po prostu, no jednak tych zombie trochę tam jest i na pewno ich wszystkich tak od razu nie zabiję karabinem myśliwskim. O, tu ładnie mnie ochroniono z tyłu. Oła! Tego się nie spodziewałem. A czy tak, to jest taka kolejna rzecz, na którą w tej grze narzekam. Często w tej grze zombie w ogóle nie wydają żadnych odgłosów ostrzegawczych. Aż w takim sensie, że po prostu, że gra po prostu tych odgłosów jakby nie odtwarza, że po prostu wręcz gracz się nie jest w stanie zorientować, że jakieś zombie tam nadchodzi, tam gdzieś z daleka. I po prostu gracz nie jest w stanie na tego zombiaka tam zareagować, że po prostu, że się na niego nie jest w stanie przygotować. I to jest jak dla mnie wielki kłopot czasami. Po prostu jak mówię, że te zombie po prostu nie ostrzegają. O, Smoker był na górze, tam widziałem jego język. To był na pewno Smoker. No, dobrze, coach. I ta Witch, no tą Witch może zabije piłą, bo też tak można ją zabić, można ją tak załatwić. O, nie udało się, ale jak mówię, zabicie Witch piłą jest możliwe. To jest możliwe, żeby zabić Witch piłą bez zranienia. Ale co mają chyba tak bardziej od tyłu atakować i nie jestem pewien, ale chyba to lepiej działa na Witch, która stoi zamiast siedzieć. To mi się tak zdaje, że jednak na takiej stojącej Witch lepiej to działa.